Witajcie, tutaj Ola, Kasia, a to jest program Hot Plota w SKTV Hit na czasie. A to jest najnowszy album Mroza Roller Coaster, który możecie wygrać w dzisiejszym odcinku. Na pewno wszyscy fani Mroza bardzo długo czekali na tą płytę. Wreszcie jest i możecie ją u nas wygrać. Wystarczy, że będziecie nas oglądać bardzo uważnie, bo wkrótce pytanie konkursowe. A na początek oczywiście rodzina Kardashianów. Kendall Kardashian ma męża, który się nazywa Scott. I on ostatnio popadł chyba w delikatne samouwielbienie, bo paparazzi zrobili mu kilka ciekawych zdjęć, a w zasadzie skupili się na jego butach. On ma tam swoje imię czy inicjały? Swoje imię. Swoje imię, no szczerze mówiąc, ale powiem ci, że to jest bardzo modne, bo ostatnio producent sportowego obuwia powysyłał do gwiazd buty i tam też jest właśnie specjalnie wyszyte, to są spersonalizowane buty, no ale pewnie więcej o tym dowiemy się w glamkach. Oczywiście, że tak. Dowiemy się o tym więcej w glamkach, bo to dotyczy przecież mody, a w glamkach rozmawiamy o modzie. A w hotplocie zostawmy sobie wszystkie informacje dotyczące Kardashianów, tak czy siak. Hotplota. Zespół One Direction zaserwuje fankom kolejne pachnidło. That Moment ponoć pachnie jeszcze lepiej niż poprzednia propozycja od One D, Our Moment. Jakiś czas temu w sieci można było zobaczyć, jak będzie wyglądał flakonik nowych perfum. Teraz w internecie pojawiło się zdjęcie pudełka. Wasza reakcja na Our Moment jest absolutnie niesamowita. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Ludzie pytali, co dalej z Our Moment, więc zdecydowaliśmy się na jego kolejną wersję, ulepszoną o zupełnie nowe składniki. Różowy grejpfrut, jaśmin, zielone jabłko. Między innymi te zapachy zostaną zmieszane w wyjątkowej butelce. To specjalne wydanie o nazwie That Moment. Mamy nadzieję, że spodoba wam się tak samo, jak i nam, mówi Harry Styles. Hot Plota. To jest SKTV Hity na czasie, a wy oglądacie program Hot Plota. Tomek Karolak potrafi nas jeszcze zaskoczyć. Ja już myślałam, że taka chwila nie nadejdzie, że któraś z gwiazd potrafi odmówić wystąpienia w programie Taniec z Gwiazdami. Mi się wydawało, że każdy, kto dostanie taką propozycję, od razu się zgadza. Ale popatrz, że on dopiero teraz się przyznał, a nie od razu, że jaki to jest on wspaniały. Nie zgodziłem się, bo po prostu nie chciałem. Miałam jakieś tam swoje zasady. A on dopiero teraz się do tego przyznał, ale to wszystko dlatego, bo on ma bardzo dużo zobowiązań zawodowych. Ale powiedział też jedną bardzo ważną rzecz, o którą każdy ostatnio miał do niego pretensje, bo wszyscy wiedzieli, że on nie dba o swoją rodzinę, z Wiolą Kołakowską jakoś nie jest bardzo związany, ma z nią dwójkę dzieci, a Tomek powiedział coś bardzo ważnego, że on teraz się musi poświęcić rodzinie, no a co najważniejsze, oni teraz chyba kupili dom czy tam mieszkanie, no nieważne, ważne, że będą razem mieszkać i że wszystko naprawdę jest na dobrej drodze, no i co, no nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu za Tomka mocno trzymać kciuki. Hot Plota. Ewa Farna już wkrótce rusza w trasę koncertową. Jurorka programu X Factor postanowiła wykorzystać czas między kolejnymi odcinkami Talent Show, podróżujące po Polsce i Czechach z występami. W maju i czerwcu piosenkarka zaśpiewa m.in. w Warszawie, Kielcach, Bielsku-Białej, Międzyrzeczu, Śremie, Odrach, Kluczborku, Polkowicach, Świnoujściu, Trzebini i Sielu. Pierwszy koncert w naszym kraju odbędzie się 1 maja, ostatni z na razie zaplanowanych 29 czerwca. Hot Plota. Oglądacie program Hot Plota w SKTV Hity na czasie. Kasiu, ja nie wiem, czy ty zauważyłaś, ale panuje taki dziwny trend wśród gwiazd, że robią sobie zdjęcia, kiedy mają maseczkę na twarzy. Wiesz co, zauważyłam i kompletnie nie wiem, o co chodzi, po co one robią sobie te zdjęcia, bo to nie jest Kim Kardashian przecież, która sobie wstrzykuje krew w twarz, no i to jest dziwne i to zdjęcie robi furorę. Bo Jessie J ostatnio zrobiła sobie takie zdjęcie, prawda? Tak, ale ja chyba mam na to odpowiedź, przynajmniej tylko no to jedna, bo jestem ciekawa. Po prostu jedno słowo. Nuda. Im się po prostu nuży, chcą sobie zrobić jakieś nowe zdjęcia, a szybciej można nałożyć na prawda, czystą twarz maseczkę, niż malować się przez na przykład godzinę czy dwie. I sama sobie możesz tą maseczkę nałożyć. Tak. Nikt cię nie musi malować. Tak, i zdjęcie gotowe, no i automatycznie
Oczywiście liczba lajków rośnie. A jeśli Wam się nudzi i chcielibyście się rozerwać, posłuchać czegoś wyjątkowego i świetnej płyty, no to słuchajcie, my mamy dla Was płytę Mroza, Roller Coaster. A pytanie konkursowe jest naprawdę bardzo proste. Jeżeli jesteście fanami SKTV, to jestem pewna, że znacie odpowiedź. A pytanie brzmi, jaki program w SKTV prowadził Mrozu? Odpowiedzi, tak jak zawsze, wysyłajcie na adres konkurs@sk.tv, a być może ta płyta trafi akurat do Was. A my się z Wami żegnamy. Do zobaczenia jutro. Pa!